Chciejmy powstać przez chwileczkę i uwielbić naszego Pana jeszcze. Wiecie, chwały dla Niego nie jest nigdy za dużo. I nasze serce, nasze są tak wdzięczne Bogu za to, że co, czym nas obdarował. Kiedy patrzę na was, że mogliście przyjść na to miejsce, to już chcę grać i śpiewać i tańczyć dla Niego. Amen? Że jesteście wolnymi ludźmi, odkupionymi świętą krwią Jezusa. Ojcze, dziękujemy Ci. Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Chcemy Ci śpiewać, chcemy wielbić Twoje święte imię. Niech wszystkie narody oddają Ci cześć i chwałę. Niech oddają Ci chwałę, Panie, w różnoraki sposób. Każdy sposób, przez granie, przez uwielbienie, przez, Panie, jakikolwiek, przez swoje życie, przez głos, przede wszystkim głosem, Panie, aby otwierać swoje usta, swoje serca i aby oddawać chwałę temu, który jest ponad wszystko, aby, Panie, nie zatrzymywać, nie tamować, nie zatrzymywać chwały, ale oddawać chwałę Wszechmogącemu, aby oddawać chwałę temu, który jest wiekuisty, który jest Wszechmogący, który jest Król Królów i Pan Panów, który jest Królem całej ziemi. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci. My, dzieci Twoje, jesteśmy wdzięczni Tobie i dziękujemy Tobie za to, że możemy być dzisiaj na tym miejscu, zgromadzać się i uwielbiać Twoje święte imię. Jakże cudowne i wielkie jest Twoje imię. Jakże błogosławione jest Twoje imię. Chcemy Ci chwałę i hołd oddać i błogosławieństwo. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja. Amen. To jeszcze nie koniec. Będziemy jeszcze uwielbiać Pana. Amen. Wiecie, nie wiem, czy się mogę przyznać, ale z pastorem żeśmy się umówili tak, że kto będzie miał mniejszą chrypkę, to dzisiaj będzie głosił. Możemy zrobić casting? Halleluja. Nie wiem, czy się mi taka okazja szybko trafi, więc nie oddam mikrofonu. Halleluja. To, co Janek powiedział o modlitwie, wiecie, to dotyka moje serce, to jest prawda. Ja wszystkim ludziom mówię, kiedy mówię świadectwo, to mówię, że w modlitwie jest coś specyficznego. Kiedy się modlisz i wierzysz w swoim sercu, to te rzeczy się zaczynają dziać. One właściwie już się wydarzyły. Amen? Tak, tacy byli bohaterowie wiary. I tacy my jesteśmy. Ja zauważyłem, że kiedy na naszych modlitwach, czy piątkowych, czy czwartkowych, czy wspólnych naszych modlitwach Kościoła, kiedy się modlimy, nie wiem, czy to notujecie, czy to zauważacie, ale Bóg w precyzyjny sposób odpowiada, zanim zaczniemy prosić. Dostaliśmy takie słowo od Pana, obietnicę, że zanim zawołają, ja już odpowiem. Amen? Wiecie, ja za każdym razem, kiedy chcę się modlić, to ja mam w świadomości to słowo, że zanim odpowiem, zanim otworzę usta, to Pan już wypełni to, o co chcę prosić. I chcę się z wami czymś podzielić, co nie myślałem o tym, żeby się z wami tym podzielić, ale jest to tak blisko tego słowa, które chciałem się z wami podzielić, że przeskoczymy. Jak Janek zaczął mówić o modlitwie, to moje serce jakby zainspirowało, żeby na ten temat troszeczkę powiedzieć. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział. Jak Pan Jezus się modlił? Czy zwracaliście uwagę kiedyś na tym, jak Pan Jezus się modlił? Kiedy przychodził do Ojca. Jest bardzo, może mało tych miejsc takich, kiedy jest napisane, jak Pan Jezus zwraca się do Ojca, jak modli się. Jest w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale, bardzo fajna modlitwa. Jest w Łukasza, jest tak samo następny, chyba 11 rozdział, tak, lekcja modlitwy. Jest modlitwa Pańska. Cudownie sposób Pan Jezus nas nauczył, jak się modlić. Ale tutaj w 10 rozdziale chciałbym, abyśmy przeczytali takie od 21 wersetu. W tej chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostym dzieciom, o dziecięcej prostocie ludziom. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, tylko sam Syn oraz ten, komu Syn zechce objawić. Na osobności zaś zwrócił się do uczniów: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Aleluja, może do tego miejsca. Ale zwróćmy uwagę na tę modlitwę. Jak Pan Jezus się modli. Kiedy przychodzi do Ojca i modli się, on mówi: w tej chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym. Ja wyobrażam sobie Pana Jezusa, kiedy się rozweselił w Duchu Świętym. Kiedy przyszedł, wiecie, przed uczniami, w ogóle go nie wywierało to tremy na nim. Uczniowie byli, ludzie patrzyli. Tutaj było wiele ludzi, którzy przychodzili i mądrzy ludzie, którzy byli uczeni w Słowie Bożym, szkoły biblijne i tak dalej. I zadawali różne pytania. I nie umieli sobie poradzić z takim prostym zagadnieniem, jak to, że zbawienie jest tak blisko w zasięgu ręki.
Wiedzieli bardzo dużo, ale w sercu gdzieś tutaj była pustka dalej. I Pan Jezus powiedział, rozweselił się w duchu. On się rozradował. Uczniowie wszyscy patrzyli, co to nasz Pan Jezus wyprawia. A on się rozweselił w Duchu Świętym. I nie wiem, czy może tańczył, czy może podniósł ręce, czy zaczął uwielbiać. I mówi, Ojcze, jakże cieszy się moje serce, że ta prawda jest odkryta dla tych ludzi, którzy najbardziej potrzebują jej. Że ta prawda nie została zakryta dla tych, którzy naprawdę sami by sobie nie dali rady. Którzy by nie doszli do niczego, a jest to tak proste i tak słodkie w tej prostocie, że mogą zrozumieć Królestwo Boże. Amen? I Pan Jezus właśnie w tej modlitwie, i nie tylko w tej modlitwie, ale tak samo w Ewangelii Jana, kiedy mówi, to mówi, Ojcze, nie proszę za światem, ale proszę za tymi, których mi dałeś. Za tymi, którzy uwierzyli w moje słowo. Czyli za kogo Pan Jezus się modli? Za ciebie i za mnie. Amen? I popatrzcie się, ta modlitwa została wysłuchana. Jesteś dzisiaj tutaj. Jesteś dzieckiem Bożym. Zbawionym Jego świętą krwią. To jest cudowne, to jest cud. Halleluja, jak wspaniały i cudowny jest nasz Pan. I Pan Jezus na każdym miejscu uczy nas, co robi modlitwa. Jak ważna jest modlitwa i jak wiele ona znaczy. Więc kiedy przychodzimy do Boga, ja się uczę tego, kiedy przychodzę do Boga, kiedy przychodzę przed Boże oblicze, to nie z pamięci to, żeby to leciało tylko, ale chcę zrozumieć, co chcę powiedzieć. Bo wiem, że kiedy wierzę w moim sercu, to się dzieje i to się zaczyna dziać. Budzimy rzeczy. Ja podziwiam mężów Bożych, którzy w Słowie Bożym są zapisani jako bohaterowie, którzy się modlili i wiecie co? Oni nie widzieli swoimi oczyma, a tak uwierzyli, że jakby się już rzeczy zaczęły dziać, modląc się. Weźmy jednego chociażby, może na sam początek, Abraham. Niesamowity ojciec. Ojciec wiary jest nazwany. Ojciec wiary. Tytuł naprawdę godny dla takiego człowieka. Abraham, kiedy Bóg przyszedł do niego i powiedział mu, że będzie twoje potomstwo liczne niż wszystkie gwiazdy na niebie. Abraham miał 100 lat. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę. 100 lat. Kto ma 100 lat? Niech podniesie rękę. Śmiejecie się. Ale to przed wami wszystko. Przed nami. Wszystko przed nami. Wiecie, Abraham miał 100 lat, kiedy Bóg mu powiedział, że będziesz twoje potomstwo będzie liczniejsze niż piasek morski, niż gwiazdy na niebie. Co sobie musiał Abraham wyobrazić? Wyobraźcie sobie, że on był takim samym człowiekiem jak ty i ja. Wyobraź sobie, że jesteś Abrahamem. Pracujesz, robisz sobie tam swoje sprawy zawodowe, masz rodzinę i przychodzi do ciebie Bóg w takim momencie, kiedy już myślisz, że na emeryturę trzeba przejść i mówi ci słowa, które nigdy byś nie uwierzył, które by wydawało się w ogóle niemożliwe, coś ponad twoje wyobrażenie, coś, z czego nie umiesz sobie w ogóle, nie przyjdzie ci na głowę. Będziesz miał tak liczne potomstwo i wiecie, on sobie zaczął wyobrażać, no, setka na karku. Te małe dzieciaczki, jak się zaczną rodzić, no to co? No to dożyję może, kiedy one dorosną, kiedy będę miał dzieci, to będę miał wnuki. No to ile wtedy będę miał lat? I zaczął spekulować może. I zaczął myśleć. No to dobra, to będę widział powiedzmy dwa pokolenia. Ale Boże, Ty mówisz, że jak gwiazd na niebie, o czym Ty, Boże, mówisz? Popatrzcie się, jak to jest niemożliwe. A kiedy Bóg mówi słowo, to należy wypowiadać słowa wiary, modlić się. Tam jest napisane fajne słowo, że Abraham wbrew nadziei żywił nadzieję. Czyli wręcz niemożliwe, a zaczął wypowiadać słowa, które Bóg do niego powiedział. Bóg mu powiedział, jak to może zrobić. Kiedy poszedł na plażę, to Bóg mu mówi, zacznij liczyć piasek. I Abraham patrzył się i wiecie, może my byśmy popatrzyli tak z góry na dół na ten piasek i powiedzieli, Boże, ale to jest niemożliwe. I to jest łatwe powiedzieć, że to jest niemożliwe. Zacząć liczyć piasek. Ale Abraham wziął do dłoni i zaczął liczyć. I wiecie, chcę wam powiedzieć, że coś, kiedy masz bliżej swoich oczu, to zaczynasz wierzyć. Zaczynasz liczyć. I on zaczął liczyć. A wieczorem, kiedy siedział, kiedy rozmawiał z Bogiem, kiedy miał relację, społeczność, kiedy już wszyscy spali, to patrzy się niebo pełne gwiazd i Bóg mu mówi, licz. Zacznij od tej polarnej, bo jest największa. Zacznij liczyć. I Abraham liczy. I on sobie wyobraża i patrzy się w jedną stronę, w drugą stronę. Tutaj jest, jak się to nazywa? Sklepienie, nieboskłon.
patrzy się, liczy i nie umie doliczyć się. Już oczyma nie umie sięgnąć, nawet nie umie w ogóle sobie wyobrazić tego. Ale Bóg mu powiedział, że więcej niż tych gwiazd będzie twojego potomstwa. I zaczyna wierzyć w sercu swoim. I mówi, zaczyna modlić się i wypowiadać słowa wiary. Amen. Jak jest w twoim życiu i w moim życiu? Czasami Bóg do nas daje cudowne obietnice. Mamy wspaniałe obietnice. Ja wam chcę przypomnieć, co Bóg mówi do nas. Mówi do nas, że są wielkie, wspaniałe rzeczy przed nami. Amen. Pamiętacie takie słowo? Halleluja. Jest jeden warunek. Czyste serce. Czy my już dzisiaj jesteśmy gotowi na takim etapie, że jesteśmy gotowi powiedzieć, Boże, ja wyznaję, że masz wielkie i cudowne rzeczy dla nas. Dla mojego życia. Czy już wyobrażasz sobie te rzeczy, które to mogą być? Zacznij marzyć, zacznij myśleć o ludziach, których chciałbyś spotkać, których chciałbyś, aby byli zbawieni, aby byli uwolnieni od może nałogów, od narkotyków, od alkoholu, o ludziach, których chcesz, aby byli zbawieni w twojej rodzinie, o wnukach, o dzieciach, o rodzicach, o dziadkach, kogokolwiek. Chciejmy to nosić w naszych modlitwach, bo to jest modlitwa wiary. To jest to, kiedy wypowiadamy. Ostatnio spotkałem na ulicy człowieka, którego bardzo dawno nie widziałem. I kiedy zaczęliśmy rozmowę, pytam się go, czy masz pewność zbawienia, czy Jezus Chrystus jest twoim Panem. To jest fajne pytanie, ostatnio bardzo dobrze mi towarzyszy. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać, to on sobie mówi, a skąd to wziąć, a skąd pewność, a w ogóle kto może być pewny? I wiecie, kiedy powiedziałem już mu, że Jezus Chrystus daje tę pewność, kiedy przychodzisz do Niego, to mogłem powiedzieć coś takiego. Mamy spotkania modlitewne, na którym się modlimy i Bóg wysłuchuje każdą modlitwę. I w tym momencie się przyłapałem, ups, wysłuchuje każdą modlitwę? Ale tak odważnie mu to powiedziałem, że on oczy wielkie zrobił. Ja mówię, każdej modlitwie Bóg wysłuchuje. I skorygowałem szybko i powiedziałem, tak, Panie, każdej modlitwy wysłuchujesz. Na każdą modlitwę odpowiadasz. Są modlitwy, których nie widzimy jeszcze rezultatów fizycznymi oczyma, ale w duchu już noszę rozwiązanie. Amen? Amen? Tak jest? Halleluja. Bo na tym polega wiara. Wiecie, gdyby to nie była prawda, to nie ma sensu się modlić. Ale modlitwa ma moc. Pan Jezus dał niesamowity przykład, kiedy On się modli i to skutkuje. I On nauczył nas, jak się mamy modlić. Abyśmy, kiedy przychodzimy do Boga, abyśmy byli pełni wiary, nadziei, ale byśmy byli pełni pewności, bo taka jest wiara, że On dokona to, co chcemy przynieść przed Jego oblicze. Gdybym miał iść do sklepu i wiedziałbym, że tam nie ma tego, co potrzebuję, to bym tam nie szedł. To jest tak proste, prawda? Dlatego idę, bo wiem, że tam jest. I tak samo możemy w modlitwie. Przychodzimy do Boga, bo wiemy, że On ma i chętnie obdarowuje wszystkich, którzy Go proszą. Amen? Halleluja. Dlatego tyle o modlitwie. Chciałbym was zachęcić i chcę was zachęcić też na modlitwy kościoła, modlitwy piątkowe, kiedy mężczyźni się modlą, modlitwy kobiet, kiedy modlą się w czwartki, abyśmy przychodzili. Wiecie, to jest wypracowanie czasu, ale uczmy się modlić. Pan Jezus bardzo dużo czasu poświęcał na tym, żeby rozmawiać z Ojcem. I to było naprawdę przykładem dla nas, abyśmy my wiedzieli, jak żyć w tym świecie, żeby być zawsze zwycięzcą. Zawsze zwycięzcą. Kiedy przyjdzie sytuacja, to wtedy już jest trochę za późno, żeby zacząć się modlić. To jest trwoga to do Boga, prawda? Ale my mamy się modlić, że kiedy sytuacja przychodzi, to tak jakby bierzesz od Pana odpowiedź. Możesz przychodzić przed Jego oblicze i to jest ten moment. Iż Boże, dziękuję Ci, że byłeś wtedy, kiedy było dobrze. A teraz, kiedy jest gorzej, też jesteś. Jesteś jeszcze bliższy. Halleluja. Amen? Pan Jezus dał taki przykład w opoście. Uczniowie modlili się o człowieka, chcieli wypędzić demony. I w pewnym momencie, kiedy nie dało się, kiedy nie mogli sobie poradzić, to ojciec przyszedł tego człowieka, tego dziecka, przyszedł do Pana Jezusa i mówi, prosiłem twoich uczniów, ale nie dali sobie rady. I Pan Jezus uwolnił tego człowieka, a potem uczniowie się pytali, no Panie Jezu, no ale przecież dałeś nam moc i powiedziałeś, że to się będzie działo. Popatrzcie się, czy nie dał Pan obietnicy? Dał obietnicę. Idźcie. Wypędzajcie demony, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie chorych i to się będzie działo. Pan dał im obietnicę, ale nie mogli w jednym przypadku poradzić sobie. I pytają się, no to Panie, no to co, obietnica jest, to co znaczy, raz jest ta obietnica, raz jej nie ma, jak to mamy rozumieć? A Pan Jezus mówi, pośćcie i módlcie się. Amen? Czy oni się mieli na 15 minut przed modlitwą o uwolnienie spotkać i zacząć pościć i modlić się? No 15 minut pościć to ja potrafię. Halleluja. Pan Jezus mówił o długo, długo wcześniej. Długo, długo wcześniej.
zanim wyjdziesz, wtedy się pościć i modlić. Wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy jest stół pełny, wtedy, kiedy jest wszystko w porządku, wtedy idź na post i na modlitwę. Wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy się dobrze dzieje w naszym życiu, bądźmy ludźmi postu i modlitwy. Odmówmy to, co daje nam w pewnym stopniu jak przyjemność. A w tym czasie, kiedy właśnie chcesz to poświęcić, poświęć czas na modlitwę, na szukanie Pana, na pytanie się o Jego Słowo, na Jego odpowiedź. Pytaj się, Panie, oto jestem, chcę, abyś mnie użył. Jestem gotowy. Bóg to zauważa. Bóg to zauważa i wtedy wyposaża, wtedy napełnia. To jest olej. Dzieci kochane, napełniajcie się Duchem Świętym, napełniajmy się Duchem Świętym, zanurzajmy się w Duchu Świętym, bo to jest olej w naczyniu, to jest olej w naczyniu. Lampy nasze płoną i ja widzę, to świeci, to widać, że jesteście światłem, ale tam jest napisane, że jeszcze musi być naczynie, jeszcze musi być olej, musi być coś, co jest nagromadzone długo, długo wcześniej, zanim uruchomisz lampę. Amen? Słowo Boże wyraźnie mówi, idźcie do sprzedawców, idźcie tam, gdzie można to nabyć, a my wiemy, gdzie można nabyć olej. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie można nabyć olej. I wiecie, korzystajmy z tego czasu. Bądźmy ludźmi, którzy wykorzystują dobrze czas. Bóg nas nawołuje do tego, abyśmy się zanurzali w Jego obecności, aby Duch Święty był naprawdę rozkoszą w naszym życiu i napełnieniem na każdy dzień. Wiecie, ja każdy dzień proszę Pana, żeby mnie napełnił Duchem Świętym na nowo. Nie wiem, czy to mogę mówić na głos, ale chcę Was zachęcić, że każdy dzień, kiedy się budzę, czuję się, jakbym był zupełnie głodny, jakbym pierwszy raz chciał być napełniony znowu kolejny raz. Jakbym stracił pamięć i znowu dzisiaj chciał na nowo być napełniony Duchem Świętym. I z takim głodem, z takim pragnieniem przychodzę i mówię, Panie, jeżeli nie Ty, to nikt. Chcę Ciebie, Twojego napełnienia w moim życiu. Bo jeżeli spotkam moich przyjaciół i oni będą potrzebować, to co ja im powiem? Moją mądrość, to co śpiewaliśmy. Tę pieśń. Nie szczycę się mądrością. Wiecie, mądrości jest dosyć na tym świecie. Tutaj w Słowie Bożym było dosyć mądrości, ale Pan Jezus co mówi? Dziękuję Ci, Ojcze, że przed mądrymi to zasłoniłeś, ale tym prostym, którzy są głodni i pragnący, błogosławieni głodni, błogosławieni pragnący, do tych odsłoniłeś to. Tych, którzy pragną każdego dnia, którzy są głodni. I wiecie, ja jestem taki, ja jestem głodny Jego obecności, Jego ducha. Tak jakbym na nowo potrzebował jeszcze więcej. Chcę Was do tego zachęcić. Chcę Was zachęcić, abyśmy naprawdę napełniali w tym dobrym czasie. A jest dogodny czas. Dzisiaj jest dobry czas łaski, aby napełniać się Duchem Świętym, aby napełniać się Jego obecnością. Chcę Was do tego zachęcić. Chciałbym czytać takie słowo, które macie otwarte tę Ewangelię, ale troszkę wcześniej. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie ani z sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów. Przy nikim też nie zatrzymujcie się na powitania. Czyjkolwiek próg przestąpicie, mówcie najpierw pokój temu domowi. Jeśli jego mieszkańcem okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, a jeśli nie, wasz pokój powróci do was. Pozostawajcie w tym domu, korzystajcie z jedzenia i picia domowników, gdyż robotnik jest godny swojej zapłaty. Nie przenoście się też z jednego domu do drugiego, jeśli w którymś mieście spotkacie się z życzliwym przyjęciem, jedzcie to, co wam podadzą, postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i głoście, przyszło do was Królestwo Boże. A jeśli w którymś mieście was nie przyjmą, wyjdźcie z niego na ulicę i powiedzcie, strząsamy nawet kurz, który w waszym mieście przywarł nam do stóp. Wiedzcie jednak, że nadeszło Królestwo Boże. Halleluja. Do tego miejsca. Chcę wam powiedzieć niesamowitą prośbę Pan Jezus tutaj powiedział. Przywołał oprócz 12 uczni, przywołał jeszcze 72. Wiecie, Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, wielu ludzi, tłumy ludzi za nim się garnęły i wszyscy chcieli, tak jak czytaliśmy, w którejś niedzieli czytaliśmy o tym, że jeden przychodził i mówi, Panie, pójdę za Tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Inny przyszedł i znowu szedł koło Pana Jezusa, a Pan Jezus mówi, a pójdź za mną, chodź za mną. A on mówi najpierw, Panie, okej, pójdę za Tobą najpierw, jednak... I Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś przykłada ręce do pługa, a obraca się do tyłu, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I mówiliśmy też o tym, że wielu ludzi jest oszukanych przez szatana, przez przeciwnika i słyszy tylko to, że nie nadaje się do Królestwa Bożego. A Pan Jezus wyraźnie mówi, nie oglądaj się do tyłu. To jest Jego poselstwo. Nie to, że nie nadajesz się, bo się nadajesz do Królestwa Bożego. Ale po prostu się nie oglądaj do tyłu. Nie patrz na swoją przeszłość. Nie patrz, jakie twoje życie było, ale twoje życie
ma iść do przodu, na horyzont, tam, gdzie jest praca wykonywana. Amen? Tak w skrócie. Ale tutaj Pan Jezus wyznaczył następnych 72 ludzi i powiedział, idźcie po dwóch do każdego miasta. Idźcie do każdego miasta. I zastanawiałem się przez to, pytałem się, Panie Jezu, jak to było, że Ty przychodziłeś do miasta? Nie było internetu, nie było ogłoszeń, nie było ulotek jakichś, nie roznosili. Przynajmniej nie czytamy o takich ulotkach. Pismo było dosyć specyficzne w tym czasie, więc nie sądzę, że tak było. Pan Jezus przychodził do miasta, do wioski i tłumy ludzi już wiedziały, że Jezus Chrystus przychodzi. Wiedziały, kto to jest, wiedziały, że może mogą być uzdrowieni, wiedzieli ludzie dokładnie, kto przyjdzie, co będzie mówił, wiedzieli, że On ma słowa życia. Byli przekonani święcie, wiedzieli dobrze, doskonale o tym. Skąd to się wzięło, że oni wiedzieli? Skąd to się wzięło, że oni wiedzieli? Pan Jezus wysłał przed sobą ludzi, którym powiedział, idźcie i opowiadajcie, że Królestwo Boże przyszło do was, że Królestwo Boże jest bardzo blisko. Królestwo Boże, powiedzieliśmy sobie, jest tam, gdzie jest Jezus Chrystus. Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Boże Królestwo. Halleluja. Pan Jezus Chrystus jest dzisiaj na tym miejscu. Amen. Właśnie patrzę, gdzie siedzi. Halleluja. I Pan Jezus, tam, gdzie jest Boże Królestwo, tam jest Pan Jezus. Gdzie Pana Jezusa nie ma, tam nie ma Bożego Królestwa. Ale tutaj na tym miejscu jest. Ja wam chcę powiedzieć, że w naszym mieście, w naszych miastach, w naszych wioskach Boże Królestwo jest bardzo blisko. Jest bardzo blisko, bo tam jesteście wy. Bo tam jesteście wy i z wami mieszka Pan Jezus. Amen? Wierzycie w to? To jest znowu wiara. Musisz to przyjąć wiarą do swojego serca i powiedzieć, Panie Jezu, dziękuję Ci, że mieszkasz w mojej okolicy, właśnie u moim domu. Halleluja. I Pan Jezus wysłał ludzi przed sobą i powiedział im wyraźne, proste wskazówki im dał na ten czas. Nie bierzcie ani pieniędzy, nie bierzcie ani dwóch płaszczy, nie bierzcie nic, co by was obciążało, ale po prostu idźcie i od domu do domu głoście, że Królestwo Boże jest bardzo blisko, że ono się przybliżyło do was. Mówcie pokój do każdego domu, a jeżeli człowiek będzie głodny pokoju, on was przyjmie i pokój zamieszka w nim. Popatrzcie się, chcę wam coś pokazać teraz. Pan Jezus powiedział, jaki jest moc Bożego pokoju, Bożego Słowa. Wchodzisz do domu i mówisz pokój domowi temu. I twój pokój, jeżeli są godni tego, jeżeli są pragnący pokoju Bożego, wstępuje na ten dom. Próbowaliście tak kiedyś? Przychodzisz do domu, błogosławisz ten dom i w tym momencie ten dom jest błogosławiony przez Pana. Spróbujcie to. Przypomnijcie te słowa i kiedy będziecie wchodzić do kogoś, to powiedzcie wyraźnie, pokój domowi temu. Ja mam takiego przyjaciela niewierzącego, jeszcze niezbawiony, może wierzący, ale bardzo wierzący katolik. Jest mechanikiem, wiecie, i ja kiedy wpadam do jego warsztatu, a często tam do niego przyjeżdżam, wpadam do jego warsztatu i na cały głos krzyczę, pokój domowi temu. A on odpowiada na cały głos i wszystkim mechanikom jego. Halleluja. I tak się już utarło, że kiedy wchodzę do niego, on od razu wie, że to ja. Pokój. I wiecie, on jest głodny, on jest pragnący. Ja widzę, jak Boży pokój dotyka jego serca. Powolutku, powolutku, kiedy Boże Słowo, kiedy mamy okazję porozmawiać, jak Boży pokój dotyka jego serca. Jest bardzo otwarty, jest bardzo kochanym człowiekiem. Modlicie się też o niego, jeżeli będziecie się modlić o ludzi, którzy chcą być blisko Pana. Królestwo Boże jest blisko jego serca. I chcę wam powiedzieć, że to działa. Pan Jezus powiedział, że gdy wchodzicie do domu, to mówcie pokój domowi temu. Jeżeli ktoś odrzuca to, zamyka się, to ten pokój wróci z powrotem i nie ma sprawy, nie ma problemu. Nie ma problemu. Ale mówcie pokój domowi temu. I to jest coś niesamowitego. Jeżeli tego nie spróbowałeś jeszcze, to spróbuj. Przychodzisz do swoich znajomych, do rodziny i powiedz, pokój Chrystusa niech będzie w tym domu. Pokój Jezusa niech będzie w tym domu. Zupełnie inna atmosfera jest. Zupełnie inne spotkanie. Próbował ktoś tak? Halleluja. Halleluja. Spróbujcie. Pan Jezus powiedział proste zadanie dla ludzi. Kiedy przyjdziecie, niech pokój wasz wstąpi, jeżeli będą godni tego, jeżeli będą otwarci na Boży pokój. Błogosławieni pokój czyniący, amen, pamiętamy z wtorku? Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi nazwani będą. Co za tytuł? Przez kogo będą nazwani synami Bożymi? Przez ludzi? Ja czasami, kiedy, wiecie, mój syn pracuje ze mną w warsztacie i kiedy czasami ktoś przychodzi i chce jakąś usługę, którą tam ja akurat nie dam rady zrobić,
to kieruję go tam i mówię, to jest mój syn, idź do niego. I mówię to z dumą. Mówię, to jest mój syn, idź, on ci pomoże. Bóg tak samo mówi do ciebie. To jest moja córka, to jest mój syn. Amen. To nie mówi o ludzie, ale to mówi Bóg. Będziesz nazwany synem i córką Bożą, kiedy pokój Boży czynisz. Chciejmy czynić Boży pokój. Chciejmy nieść Boży pokój. Chciejmy go nosić w sercach, ale też wyrażać naszymi słowami. Tak jak Janek mówił, nasze usta mają niesamowitą moc, kiedy wypowiadane są słowa. Amen. Powiem inaczej. Nasze słowa, kiedy z naszych ust wyjdą, mają niesamowitą moc. Teraz chyba było poprawnie, tak? Amen. Więc wypowiadajmy słowa Bożego pokoju. I chciałbym dalej, że kiedy Pan Jezus mówi, idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie obiecuję niczego łatwego. Popatrzcie się, Pan Jezus mówi bezpośrednio. Jagnięta, nawet nie powiedział owce między wilki, ale jagnięta między wilki. Czyli po prostu takie bezradne. Bezbronne. Między wilki. Tak jest właśnie czasami nasze życie. Czasami by się wydawało, że tacy jesteśmy. I tak ma być. Właśnie tak ma być. Wtedy moc Boża się może manifestować. To, co mówiłem przed chwilą o Duchu Świętym. Kiedy modlę się rano, Duchu Święty napełni mnie kolejny raz. Bo kiedy spotkam mojego przyjaciela i chcę mu dać życie, to ja mu mogę dać kilka mądrych słów i na tym się skończy i będzie dalej takim samym człowiekiem, jak był. Ale kiedy to Twój Duch Święty go dotknie, będzie zbawionym człowiekiem, innym człowiekiem. Halleluja. To, co ja mogę dać, to niech jest tak, jak w porównaniu, takie małe, takie bezbronne, niewinne, malutkie. Coś, co po prostu ze mnie, ale Boży Duch, Jego obecność może zmienić. Halleluja. Kiedyś komuś tłumaczyłem na modlitwie, kiedy się modli, jak to się dzieje w rzeczywistości. Wiecie, nasze usta, kiedy my w ciele modlimy się i rozmawiamy, wypowiadamy słowa, to nasze uszy fizyczne, nasze uszy słyszą te słowa. Ale dzieje się jeszcze coś innego i tego nie widzimy, a to się dzieje. Nasz duch oddziałuje na ducha. Amen. Nas jest Duch Święty. Wierzycie w to? Duch Święty mieszka we mnie. Amen. Halleluja. I Duch Święty, kiedy jest we mnie, to ja kiedy się modlę, to Duch Święty oddziałuje. I ja tylko wypowiadam słowa. I czasami te słowa wydają się tylko słowami. Ale wierzę, w moim sercu wierzę i wiem o tym, przekonany jestem, że Duch Święty, który jest we mnie, On wykonuje dzieło. Amen. I dlatego możemy się modlić i Bóg wysłuchuje każdą modlitwę. I Bóg przyznaje się do tych modlitw. Widzimy, że to się dzieje. Halleluja. Ja się tak bardzo cieszę, że w naszych modlitwach nie musimy korzystać z naszej mądrości tylko, ale możemy też polegać na Duchu Świętym. Przede wszystkim polegać na Jego mocy, polegać na tym, że Jego Słowo, ono oddziałowuje. Halleluja. I tutaj jest tak, że my nie jesteśmy sprawcami i wykonawcami wszystkimi w tym, kiedy chcemy coś zrobić, ale Duch Święty działa. Amen. Halleluja. Tutaj Pan Jezus mówi takie proste wskazówki. Mówi tam do tego czasu. Jeżeli wchodzicie do domu, to wejdźcie. Jeżeli was zaproszą, jedzcie wszystko, co wam podadzą. Dziękujcie Bogu i jedzcie wszystko. Bądźcie dziękczynnie nastawieni. Wdzięcznie nastawieni. Amen. Halleluja. Taka postawa jest zawsze w nas. Amen. Kto by nie był wdzięczny? Pan Jezus mówi, abyśmy właśnie byli takimi ludźmi, którzy są otwarci na innych. Którzy są otwarci, kiedy ktoś chce cię czymś poczęstować. I chcę powiedzieć, że coś innego jeszcze. Ja to przeżyłem na własnym doświadczeniu. Czasami ludzie chcą się czymś podzielić. Chcą coś powiedzieć, co dla nich jest naprawdę ważne. I to są ludzie na przykład z innych denominacji. I dla nich to jest bardzo ważne. Należy być gościnnym i przyjąć. Ja się tego uczę z pokorą. Wysłuchać, przyjąć i błogosławić. Czasami to teologicznie się w ogóle nie zgadza. Czasami to jest całkiem niedorzeczne, ale to jest dla nich coś bardzo ważnego. Czasami to jest gościna tych ludzi, chcą nas ugościć czymś. I nie możemy powiedzieć, nie, stój, jesteś zwiedzony, jesteś po prostu, to się nie nadaje w ogóle, to na tym stole jest nie tak podane, jak powinno być. Nie wolno tak. Pan Jezus mówi, bierzcie to, co wam podadzą. Bądźcie gościnni, serdeczni, bądźcie nastawieni naprawdę jak przyjaciele. I wiecie, kiedy zdarzyło się mi, że ktoś opowiadał mi coś, co jest dla niego bardzo ważne, chociaż można by powiedzieć, że to nie było wcale takie ważne, jeżeli chodzi o zbawienie, ale opowiadał mi z takim przejęciem to, co przeżywał całe życie, nosił w swoim sercu całe życie,
to ja zrozumiałem, że siedzę u Jego stołu i On właśnie chce się podzielić najlepszym, co chce mi dać. I mówię, Boże, jak cudowny Ty jesteś. I zacząłem się modlić o Niego i powiedziałem, błogosławię Ciebie, wiesz co, niesamowitym człowiekiem jesteś. Bóg w Ciebie zainwestował i jesteś kimś wyjątkowym. I dopiero wtedy przyszedł przełom, mogłem zacząć mówić Ewangelię. Amen? Dlatego to jest niesamowite, że Pan Jezus mówi, aby nie zamykać od razu i nie mówić, nie, tego nie będę, tamtego nie będę, to się nie nadaje, to mogę zjeść, ale tego nie zjem. Bo wtedy nie pozyskamy ludzi dla Jego Królestwa. Chciejmy, aby byli zbawieni. Miejmy na myśli cały czas najważniejsze, co Pan Jezus chciał przesłać, aby byli pozyskani do Bożego Królestwa. Nie, żeby do jakiejś denominacji zwrócić, nie, żeby przyszli do tego kościoła, a nie do tego. Nie, o to w ogóle nie chodzi. Wiecie, że kościół w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma w ogóle znaczenia. Chodzi o kościół teraz, o denominację, o budynek, chodzi o nazwę. Chodzi o to, bo kościół to jest ciało Jezusa Chrystusa i to ma wielkie znaczenie. To jest jedno ciało z wszystkich denominacji. Nie ma znaczenia, czy jesteś w protestanckiej, czy w katolickiej, czy jakiejkolwiek denominacji. To nie ma w ogóle znaczenia przed Bożym obliczem. Przypomina się mi teraz takie fajne świadectwo. Powiem wam go. Nasz pastor, który jest u Pana już, Michał, kiedyś mu opowiadał taki, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, opowiadał w Wiśle takie świadectwo, takie przeżycie na wschodzie, tam skąd pochodził. Miał takie przeżycie, miał przyjaciela, do którego przyjechał i opowiadał, pokazywał mu swoje gospodarstwo, ten przyjaciel. I on pokazywał mu, tam miał, akurat fascynował się i hodował kaczki. Bardzo dziwne, gospodarstwo duże, kaczek dosyć dużo. I on bardzo lubił, miał różne gatunki tych kaczek, tak się nazywa, tak się mówi, gatunki, prawda? I on miał staw taki przed swoim domem i kiedy siedzieli na tym tarasie i na tym pili kawę, to on opowiada, że pokazywał mu te kaczki. I on miał taki dziwny sposób, takie płotki w wodzie porobione, takie paliki, takie płotki porobione i każdy gatunek kaczek miał ogrodzony, osobne było. Każde były, białe były na przykład tam, te takie jakieś krzyżówki, jakieś takie czarno-białe były tutaj, jakieś kolorowe były jeszcze indziej tam. I wiecie, każde kaczki, i on mówi, taki podest miał zrobiony i każde tam sobie dokarmiał osobno i wszystkie były w jednym stawie, ale każde były w innym ogródku. I on mu opowiada, i słuchaj, jednego dnia zdarzyło się coś takiego, że od dłuższego czasu padał deszcz. I jednego dnia, mówi, w nocy było, no to była wyjątkowa ulewa. I on wychodzi jak co rano, wychodzi, żeby nakarmić swoje kaczki. Wychodzi podest prawie, że cały zamoczony w wodzie. I patrzy się, nie wierzy swoim oczom, wszystkie kaczki się wymieszały. Jak to się stało? Kolorowe z białymi, wszystko jedna, wszystko tak pływa, wszystko wymieszane. Ani jedna nie była na swoim miejscu. I on się patrzy, woda się podniosła tak wysoko, że płotu w ogóle nie było widać. W ogóle nie było płotu. I wszystkie były razem. I wtedy brat Michał powiedział mu, słuchaj, wiesz co? I tak będzie z przyjściem Jezusa Chrystusa. Tu są ewangelicy, tam są katolicy, tu są zieloni, tam są jeszcze inni. I wszyscy się karmią, wszyscy sobie dorastają, wszyscy sobie tam, ale kiedy Pan Jezus przyjdzie, tych płotów już nie będzie widać. Popatrzcie, jak niesamowite, cudowne przesłanie do tego człowieka, który mógł to usłyszeć. I tak właśnie jest, tak właśnie w naszym życiu, więc to nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest to, aby pewność zbawienia, życie Jezusa było w naszym sercu. Amen. I aby to żyło każdego dnia. To nie chodzi o to, żeby raz w życiu gdzieś się pomodlić, Panie, przebacz mi moje grzechy, ale by każdego dnia z Nim żyć. Każdego dnia z Nim odkrywać na nowo to, co On ma dla nas. A On ma dla nas niesamowite rzeczy, to co Janek też czytał. I chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na takie rzeczy. Pan Jezus mówi, aby nie mieć wyrzutów, kiedy zostaniemy nieprzyjęci, kiedy zostaną ci ludzie nieprzyjęci. Mówią, żeby nic nie mieć nawet prochu. Słuchajcie, nawet odrobiny, nawet tego, co jest nic nieznaczące, aby nie mieć na swoich nogach, aby nic nie wziąć jakiegoś żalu, jakiegoś bólu, jakiegoś zranienia. I wiecie, tu chciałbym się trochę zawiesić na tym, bo wielu ludzi wierzących jest, wspaniałych ludzi wierzących, wielu ludzi, braci i siostr, kochanych jest, ale kiedy powiesz niestosowne słowo, już jest zraniony, już jest obrażony. I tak nie powinno być. Powiedzmy sobie to szczerze, tak nie powinno być. Pan Jezus mówi, ani odrobiny pyłu, to co jest niewarte, to co jest w ogóle nieważne, ani takiej rzeczy nie noście na sobie z tego miasta. Wyobraźcie sobie, że tam jest nieżyczliwość, tam jest niezgoda, tam jest może złość.
i coś z tego zabierasz na swoich butach. Taki obraz Pan Jezus daje. Nie zabieraj tam z tego miejsca nic. Zostaw, jakbyś tam nigdy w życiu nie był. Ale powiedz, Królestwo Boże i tak jest. Królestwo Boże. Jak to Pan Jezus powiedział tutaj? Wyjdźcie na ulicę i powiedzcie, strząsamy nawet kurz, który w waszym mieście przywarł nam do stóp. Wiedzcie jednak, że nadeszło Królestwo Boże. Żeby wszyscy wiedzieli, że Jezus Chrystus kocha każdego człowieka, niezależnie czy go lubi, czy nie lubi go, czy jest taki, czy inny. Pan Jezus każdego ukochał. Za każdego oddał życie. Amen. Halleluja. I wiecie, to wrócimy teraz do tego, co chciałem na początku najbardziej powiedzieć. Żniwo wprawdzie jest wielkie. Proście więc Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pan Jezus martwi się cały czas. Bóg się martwi o to, że robotników jest za mało. Popatrzmy, jakie żniwo wielkie jest wokół nas. Ile ludzi potrzebuje Jezusa. Ile ludzi potrzebuje dzisiaj usłyszeć, że jest pewność zbawienia. Amen. I tutaj na tym miejscu nie ma osoby, która by była bezużyteczna wyjdąc z tego miejsca. Każdy z nas może. Ja wam chcę powiedzieć w praktyczny sposób. Inne słowo, które mieliśmy kiedyś na modlitwach wspólnych, było, że żniwo jest gotowe i jest wielkie żniwo. Wielkie żniwo jest gotowe. Amen? Ale robotników mało. I tu nie chodzi o to, abyśmy podnieśli ręce i powiedzieli, Panie, wyślij robotników na żniwo. Wypchnij wreszcie tych robotników. Proszę Cię, żebyś wypchnął robotników na żniwo. Niech ci studenci ze szkoły biblijnej wreszcie skończą te studia i niech zaczną głosić Ewangelię, bo jest robotników mało. Amen? To słowo jest dla ciebie i dla mnie. Właśnie takich robotników Bóg potrzebuje. Dlatego Pan Jezus się modlił o prostych, zwykłych ludzi, dla tych, którzy potrafią powiedzieć, czy Jezus Chrystus jest Zbawicielem w twoim życiu. Czy masz pewność zbawienia? Czy najważniejszy skarb posiadłeś w swoim życiu? I chcę wam powiedzieć, że to jest niesamowite, że ty i ja, każdy z nas, możemy po każdego dnia jednej osobie co najmniej powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Co powiedzieć? Ja się długo modliłem nad tym. Wiecie, jak ja zazdrościłem ludziom, którzy mają szybko jakoś komunikację z innym człowiekiem, że szybko potrafią nawiązać rozmowę, szybko potrafią nawiązać dialog i szybko potrafią głosić Ewangelię. Ja mówię, Boże, gdybym ja potrafił tak, jak mój szwagier, ja bym wszystkim głosił Ewangelię. Każdy z nas potrafi powiedzieć, Panie, ale najpierw. Pójdę, ale najpierw. Panie, ale ja nie potrafię tak, jak ktoś. Potrafisz. I potrafisz tak, jak nikt inny, ale tylko Ty. Amen. I chcę wam powiedzieć takie wskazówki, tak? Jeżeli to pomoże w twoim życiu, jeżeli masz swój sposób, to nie będziemy tego burzyć. Ale jeżeli jeszcze nie odważyłeś się, to chcę wam powiedzieć, że najlepiej jest mówić tym ludziom, których najlepiej znamy i które najlepiej ciebie znają. Najlepiej ciebie znają. Znają ciebie od lat, wiedzą dokładnie, do którego kościoła chodzisz, wiedzą, że się modlisz, wiedzą, że czytasz Słowo Boże, wiedzą, że przed jedzeniem się modlisz. Znają ciebie bardzo dobrze i znacie się tak długo, że najważniejszego pytania w życiu jeszcze mu nie zadałeś. Zapytaj go, czy ma pewność zbawienia. Amen. Najważniejsze pytanie w życiu. Czy ma pewność zbawienia? Czy Jezus Chrystus przebaczył wszystkie twoje grzechy? To jest najważniejsze pytanie, bo wtedy Królestwo Boże jest najbliżej. Wiecie, my możemy mówić dobrze dużo o tym, że Pan Jezus uzdrawia, że jest dobry i to jest prawda. Możemy o tym mówić, możemy mówić świadectwa jakieś różne, jaki cudowny jest, ale kiedy zapytasz osobiście, czy ty znasz osobiście Pana Jezusa, czy ty zaprosiłeś Go do twojego serca, czy jest Panem twojego życia, wtedy skonfrontujesz Go i On wejrzy i Duch Święty może zacząć działać. Ja wam powiem kilka przykładów tylko. Nie chcę się chwalić, bo wiem, że to nie na tym polega, ale chcę was zachęcić. Kiedy pierwszy raz się odważyłem i siedzieliśmy przy kawie, wiecie, 15 minut wystarczyło. Rozmawialiśmy i nie wiedziałem, jak zacząć. Kawa już do połowy wypita, a chciałem mu powiedzieć o Jezusie. I pytam się go, ja mówię, rozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach. Rozmawialiśmy o rzeczach biznesowych, takich zawodowych. I ja mówię, prawie, że już załatwiliśmy wszystko. A zastanawiałeś się nad najważniejszą sprawą w życiu? A mówię, a co takiego jeszcze ważniejszego jest? A ja mówię o tym, czy masz pewność zbawienia, czy Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem. Czy jeżeli dzisiaj tej kawy byśmy mieli nie dopić i iść do wieczności, czy wiesz, gdzie idziesz? I wiedział tylko tyle, że jest piekło i niebo. A ja mówię, a Słowo Boże mówi, że już dzisiaj możesz być i powinieneś być pewny, gdzie idziesz. Wiecie, to jest zakryte. Ludzie o tym nie wiedzą.
I pierwsza konfrontacja. I myślałem, że więcej ten człowiek nie będzie mnie chciał na oczy widzieć. A tym bardziej, jeszcze bardziej dzwoni, jeszcze bardziej się pyta, jeszcze bardziej zaczął czytać Słowo Boże. Właśnie to Duch Święty zaczyna działać, zaczyna pracować, kiedy my wypowiadamy słowa. Amen? Świadectwa. Kiedy my wypowiadamy słowa zachęty. Wiecie, to mnie zaskoczyło, że możemy być w rodzinie, możemy być kuzynami, możemy być bliskimi w rodzinie, a nigdy nie zadałaś pytania, a opowiedz mi, jak poznałeś Jezusa Chrystusa, jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa. Opowiedz mi świadectwo. Ja nie wiedziałem, jak zapytać jednego z mojej rodziny. I zapytałem, mówię tak, słuchaj, 5 minut, opowiedz mi, kiedy poznałeś Jezusa Chrystusa. Tak jestem ciekawy, żeby usłyszeć, kiedy to się stało. No tak właściwie to nigdy. Słuchajcie, a ludzie naprawdę kochani, dobrzy ludzie, moralnie tak porządni, tak dobrzy, że wydawałoby się, że wszystko w porządku. Ale nigdy nie było modlitwy. Panie Jezu, chcę, abyś Ty zamieszkał na zawsze w moim sercu. Można wiele uczynków zrobić w swoim życiu. I ja mu mówię, ale Słowo Boże mówi, że ci, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Czy nigdy nie skorzystałeś z tego, żeby poprosić Pana Jezusa, żeby stać się dzieckiem Bożym, żeby On przebaczył wszystkie Twoje grzechy. No modlę się każdy dzień, żeby przebaczył. Tak jak Janek mówił kiedyś, taka fajna modlitwa. Panie, przebacz mi wszystkie grzechy. Fajna modlitwa, mi się też spodobała. Tylko, że mało skuteczna. Pan Jezus chce mieć z nami relacje. On nie chce, żebyśmy załatwili, tak powiedzmy, jednym odhaczykowaniem wszystko i na dzisiaj dość. On chce porozmawiać. On chce porozmawiać z nami. Amen. On jest żywy, tak jak śpiewaliśmy, On żyje. On zmartwychwstał. Jezus żyje, halleluja. I wiecie, chciałbym was zachęcić, żebyśmy zaczęli od osób, które są najbliżej. Osób, które są blisko nas, które nas znają. Powiedz o Jezusie Chrystusie. Powiedz, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Przypomina się mi takie fajne przeżycie, kiedy pojechałem też do moich takich przyjaciół, bardzo fajnych przyjaciół, ludzi. Coś potrzebowałem od niego też w takiej sprawie zawodowej. I wiecie, ostatnio była mowa w niedzielę o nieprzyzwoitych żartach, to więc tak nawiasem. I ten mój przyjaciel robi to, co ja potrzebowałem, żeby mi zrobił, a on mówi, a zanim czekamy, to ja ci opowiem kawał. Ja zdrętwiałem w tym momencie, już chciałem mu przerwać i mówię, nie, zaraz mu przerwię, zaraz. Ale wiecie, jakoś w Duchu Świętym taki miałem spokój. Jakoś tak czułem się, że no to gadaj, nie? Tak chciałem, żeby to powiedział. Nie wiem czemu, nigdy tak nie jest, a w tym momencie chciałem. I on mi opowiada o niebie. Słuchajcie, opowiada coś takiego, że przychodzi jakaś pani do nieba i mówi, że gdzieś tutaj powinien być jej mąż i ona chce tam trafić. No i anioł patrzy na listę, szuka na tej liście i mówi se, no to na liście zasłużonych nie ma go, tego nazwiska. No to może na liście błogosławionych. I szuka na liście błogosławionych. Szuka tego nazwiska i mówi, też go nie ma. No i mówi, to może jakoś data ślubu albo coś, żeby było łatwiej znaleźć. I ona mówiła, że no 50 lat po ślubie wtedy i wtedy data ślubu. A on mówi, a no to już wiem, jest na liście męczenników. Wiecie, i kiedy żeśmy się pośmiali już, to ja mówię, a słuchaj, a na której liście ty jesteś? I on wyłączył wszystkie urządzenia w tym momencie, obrócił się do mnie i patrzy się, czy ja żartuję, czy poważnie mówię. Ja mówię, tak, bo Słowo Boże mówi, że jest i takie miejsce. Jest taka lista, na której myślisz, że jesteś? I wiecie, on przez chwilę się przeraził, potem zaczął myśleć, potem zaczął mówić i mówi, no ale kto to może wiedzieć? Kto to może wiedzieć? I wiecie, w cudowny sposób mogę mu powiedzieć świadectwo. Ja mówię, słuchaj, dzisiaj, w tej chwili, w tym momencie możesz się zapisać na tę listę, która będzie właściwą listą do odczytania przy końcu naszego życia. Jezus Chrystus to na Golgocie wywalczył dla Ciebie. Tam przygotował miejsce dla Twojego nazwiska, dla Twojego imienia, dla całej Twojej rodziny. Wiecie, cudowny moment świadectwa. Dlatego czasami chcę Wam powiedzieć, że Bóg w niesamowity sposób wykorzystuje Duch Święty, kiedy Go prosimy każdy dzień, kiedy Go prosimy, żeby był taki moment, to On wykorzystuje takie dziwne sytuacje, że nawet sobie możemy nie wyobrazić. Ale musimy mieć serce otwarte, tak jak ci ludzie gotowi pójść i wypełnić Boże poselstwo. I Pan Jezus dzisiaj tak samo nawołuje nas, że tak wielkie jest żniwo. Żniwo jest gotowe, ono jest przygotowane. Ja nie wiem, czy my sobie zdajemy z tego sprawę,
kto tutaj na tym miejscu pracował w polu, przy żniwach na przykład? Podnieście ręce. Okazuje się, że sami rolnicy tu są, pastorze. To jest fajnie. Ja chcę powiedzieć, że też się wychowałem w gospodarstwie. I to w takim gospodarstwie, gdzie większość się robiło ręcznie. Tam nie było maszyn, kombajnów, ale większość się robiło ręcznie. Ja wam chcę powiedzieć coś takiego. Od najmłodszych lat, jako dziecko już, kiedy są żniwa, jest kilka dni pogody. Wystarczy tych kilka dni pogody. Nie było człowieka, który by został w domu, bo tam jest coś ważniejszego. Nie było kogoś, kto by gotował obiad, bo to było wcześniej przygotowane, albo był jakiś prowiant inny w zastępstwie. Nie było niczego innego ważniejszego niż żniwo. Wtedy, kiedy były żniwa i były pola do ścięcia i żeby to wszystko wymucić, to ja wam powiem, że nawet do szkoły żeśmy nie poszli. Mama napisała usprawiedliwienie, bo to było tak ważne. To była najważniejsza rzecz wtedy, co trzeba było zrobić, bo jutro może być deszcz, jutro już może być późno i może się wszystko zniszczyć. I żniwo musiało być zebrane wtedy i wtedy. Była pogoda, rano decyzja, wszyscy w pole. I chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus o takim żniwie mówi. On mówi o żniwie, które musi być zebrane. Żniwie, które się nie może zmarnować i ono się nie zmarnuje. Ale to ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dzisiaj stanąć i zacząć wołać: Panie, wypchnij robotników na żniwo. Wypchnij mnie, Panie, dzisiaj na żniwo. Chcę być gotowy. Chcę być gotowy, wyposażony przez Ciebie. I chcę wam powiedzieć, że jesteś wyposażony. Każdy z nas, jak tutaj jest na tym miejscu. Bo to wystarczy otworzyć usta. To wystarczy słuchać Ducha Świętego. To wystarczy, nie trzeba zbyt wielkich rzeczy. To nie trzeba nic wielkiego robić. Naprawdę nic wielkiego nie trzeba robić. Ludzie już wszystko wiedzą. Trzeba ich tylko zapytać, czy poznali Jezusa Chrystusa. To jest tak, jakby była klasówka, sprawdzian dobrze napisany i wystarczy tylko podpisać ocenę. Takim zadaniem masz być. Masz tylko zapytać, czy masz pewność Jezusa zbawienia, czy masz pewność, że Jezus Chrystus przebaczył twoje grzechy. Czy jesteś przekonany o tym, czy idziesz dobrą drogą. Czy ta droga, którą wybrałeś, czy ona naprawdę jest właściwa. I chcę wam powiedzieć, że następną rzeczą, która jest dla mnie niezrozumiałą, że wiele jest ludzi, którzy chodzą do kościoła od lat, od dziecka i oni myślą, że idą dobrze. A tak naprawdę idą źle. Idą w złą stronę. Skąd to wiem? Stąd wiem, że też tak byłem. Też taki byłem. Ja sobie od dziecka myślałem, że kiedy będę chodził do kościoła i w niedzielę przyjdę do kościoła i wyjdę z tego kościoła, to ja myślałem, że całe życie postanowiłem już. Wiecie, ja jako dziecko już postanowiłem. Chodzę na szkółkę, będę chodził do kościoła, na nauki różne. Ja do końca życia będę wiedział, że idę dobrą drogą. Tylko to mi wystarczyło. Ale kiedy spotkałem Jezusa Chrystusa, to wiecie, to się zaczęła przygoda. To było coś więcej. To jest coś, co zaczęło się życie. Nasze uczynki są bardzo fajne. To jest wszystko dobrze. To jest wszystko bardzo dobre. Ale chcę was zachęcić, abyśmy głosili Królestwo Boże. Pamiętacie w niedzielę? Pamiętacie, kto był w niedzielę wtedy, kiedyśmy mówili o Królestwie Bożym? Mówiliśmy tak, że Pan Jezus powiedział do tego człowieka, który miał pochować ojca. Mówi: Panie, najpierw tylko pochowam ojca. Najważniejsza rzecz na świecie, jaka mogła być do zrobienia w tamtym czasie. Najważniejsza rzecz, co można było zrobić. A Pan Jezus powiedział, co jest ważniejsze od najważniejszej rzeczy. I co to było? Ty idź i głoś Królestwo Boże. Popatrzcie się, jak bardzo ważne jest głoszenie Królestwa Bożego. Po to, żeby iść, nieść i żyć Królestwem Bożym. Halleluja. Aby się cieszyć i aby się rozkoszować Nim. Trzeba Nim żyć i trzeba Go głosić. Każdego dnia, kiedy spotykasz Pana Jezusa, kiedy obudzisz się, otwierasz oczy, Duch Święty Ciebie wita. Halleluja. Amen. Amen. Każdego dnia, kiedy Duch Święty Ciebie wita, rozmawiasz z Nim i mówisz: Duchu Święty, chcę dzisiaj poznać ludzi, albo spotkać ludzi, których dobrze znam i podzielić się świadectwem w taki sposób, aby mogli jasno zrozumieć, że Ciebie można przyjąć, być zbawiony albo odrzucić. I każdego dnia możesz jednej osobie, co najmniej jednej osobie powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem. To wiecie, to jest nic wielkiego. To jest tak jak, ja wam powiem, tak jak kobiety. Tak jak kobiety. Ja się tak przypatruję, obserwuję i wyobraźcie sobie taką sytuację, może bardzo bliska waszemu życiu, nasze kochane siostry. Upieczesz dobre ciasto, zaprosisz przyjaciółki na kawę. Przyjaciółki przyszły, jedzą i zachwycają się, wiecie, i dłubią tymi łyżkami i mówią: a co tutaj do tej masy dałaś? A co takiego dobrego tam jest? I zachwycają się.
I ty opowiadasz, co tam dałeś. A mogę przepis? Mogę dostać przepis? To nic inaczej się nie dzieje. To jest smaczne. Ewangelia jest smaczna i prosta w swoim wykonaniu. Ona jest tak jak ciasto. Ona jest tak jak ciasto, że kiedy skosztujesz, kiedy zobaczysz, jak dobry jest Pan, kiedy pomodlisz się o kogoś, kto jest chory, zaproponujesz, kiedy ktoś przyjdzie, utyka do ciebie i mówisz, a mogę się o ciebie pomodlić, nasz Pan Jezus Chrystus uzdrawia. Na naszych modlitwach, ja to zawsze mówię, na naszych modlitwach, jak się modlimy, Pan zawsze uzdrawia. Halleluja. Mogę się o ciebie pomodlić? Możesz się pomodlić. Pomodlisz się i to jest skosztowanie dobrego ciasta. I następne pytanie będzie, a mogę przepis? Halleluja. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia. No oczywiście, że możesz. Mam go tutaj. Tutaj jest przepis na właśnie na to dobre. I tak właśnie smakuje Ewangelia. Że posmakujesz, że skosztujesz, że doświadczysz, jak dobry jest Pan. Przez mały gest, przez może coś, że komuś coś pomożesz, coś zrobisz. Może to jest złotówka, może to jest coś naprawdę nieznacznego. Może to jest kawałek ciasta, może to jest modlitwa tylko o kogoś bliskiego. Wiecie, ludzie żyją w niesamowitej desperacji i w beznadziei. Czasami, kiedy idą do lekarza i przychodzą z diagnozą, to nic innego już im nie zostaje, tylko beznadzieja. My mamy Chrystusa, mamy braci, siostry, mamy się z kim modlić razem. Wiemy, że jest nadzieja, wiemy, że nawet gdyby, to idziemy w najlepsze miejsce, jakie może być na świecie i poza światem. Halleluja. Ale ludzie tego nie mają i oni to muszą się dowiedzieć. Chcę was zachęcić do tego, żebyśmy dołączyli do tych tysięcy, milionów, które każdego dnia przyjmują za Chrystusa z radością. Ogłaszajmy Królestwo Boże. Dzielmy się tym. Nie przejmujmy się tym. Może nie zwracajmy uwagi na to, że ktoś patrzy. Ja jeszcze powiem tylko jedno świadectwo, jedno przeżycie. Kiedy w moim warsztacie kiedyś przyszedł mój przyjaciel, który też przychodzi do nas na modlitwę w piątek, przyszedł i mówi se, że miał przyjechać coś robić do mnie, ale mówi, że nie przyjedzie, bo wszyscy w domu są chorzy. Cała rodzina jest chora i musi jechać do domu, żeby tam zaopatrzyć. I w międzyczasie, kiedy on mi to opowiadał, weszło chyba 3 albo 4 ludzi. Obcych ludzi, zupełnie klientów. Obcych ludzi weszło, ze 3 albo 4. I ja, kiedy on już wychodził, ja rozmawiał, mówił o tym i chciał już wyjść, ja mówię, to słuchaj, to będziemy się modlić, żeby byli wszyscy uzdrowieni w twoim domu. A on mówi, dobra, okej, amen, będziemy się modlić, dam ci znać i będziemy się modlić. I tylko tyle. Wiecie, ci ludzie patrzą się tak na nas, jak z innego świata. No i nic. I każdy się pytał o swoje. Tam jeden tam chciał samochód odebrać, drugi tam chciał coś zapytać, trzeci tam chciał informację. I był jeden człowiek, który przyszedł zapytać się, czy by mu wyświadczyć przysługę, czy by mnie nie pomóc. Akurat było tak pełno i w tym momencie nie było szans przyjąć tej usługi. I ja mówię, że niestety nie dam rady, muszę go odesłać, jeżeli to jest pilne, muszę go dosyłać do konkurencji. I on podziękował i rozeszliśmy się i wszystko w porządku. I zapomniałem całej sytuacji. O wszystkim zapomniałem. Wiecie, mija kilka dni i ten sam człowiek znowu przyjeżdża do mnie do warsztatu. I przychodzi z jakąś częścią w rękach i mówi tak, pojechałem tam gdzieś do tego sąsiada, którego mi poleciłem mu. On to wymontował, ale mówi, no z powodu braku części nie ma. Nie ma jak tego zrobić. A ja mu mówię, ale ja też takiej części nie mam. Nowy samochód, nie mam takiej części, też mu nie pomogę. A on, wiecie, taki szybki gest zrobił, schował tę część i mówi, właściwie ja nie w tej sprawie. Chciałem się zapytać, o co chodziło w tej modlitwie? Jak można się modlić, żeby o zdrowie, o co to chodziło? Wiecie, w tym momencie była na doskonała okazja. Ja bym w życiu nie pomyślał, że tyle wystarczy. Modlitwa, słowo, będziemy się modlić. Niech Pan Jezus uzdrowi. Dacie wiarę? Człowiek usłyszał i pojawiła się nadzieja. A chcę wam powiedzieć, że tysiące ludzi wokoło nas w tym mieście są, którzy jeszcze nawet takiego czegoś nie słyszeli. Nawet nie wiedzą, że można się pomodlić i troszkę będzie lepiej. A może być zupełnie dobrze. Amen? Halleluja. Dlatego chcę was zachęcić, abyśmy mówili świadectwo, abyśmy mówili, kiedy mówimy o rzeczach normalnych, to mówmy półgłosem, a kiedy mówimy o Chrystusie, mówmy całym głosem. Amen? Niezależnie, czy chrypka, czy nie chrypka, mówmy całym głosem. Halleluja. Bo to jest najważniejsze. Wiele ludzi czeka na Ewangelię. Wiele ludzi chce słuchać. Wiele ludzi chce przyjść do Jezusa. Tak jak ci ludzie, których tutaj Pan Jezus wysłał do tych miast, aby dowiedzieli się o tym, że jest Jezus Chrystus. Aby dowiedzieli się o tym, że On przychodzi do tego miasta. Że za 2 dni będzie już w ich mieście. I oni wyszli wszyscy na ulicę. Wiecie, oni na ulicy wystawiali chorych. A Pan Jezus przychodzi i wszystkich uzdrawiał, bo takim On jest.
On wszystkich uzdrawia. On daje życie. Halleluja. I chciałbym takie przeczytać poselstwo, które w niedzielę słyszeliśmy. I część tego poselstwa w niedzielę słyszeliśmy. I to jest coś z tego, co chcę wam powiedzieć. Ruszajcie. Zanieście im moją Ewangelię. Idźcie i głoście im, że przybliżyło się Królestwo Boże. Moje serce płacze, że nie ma robotników, a żniwo jest wielkie. Nie bójcie się, Duch Święty będzie kroczył z wami, a wy pójdziecie w Jego mocy. Tylko mówcie, On włoży słowa w wasze usta. Co macie mówić, tak jak byłem z Mojżeszem, tak będę z wami. Ludu mój, ruszaj. Wejdź w środek morza. Przeprowadzę was na drugi brzeg i będziecie tam, gdzie ja. Ja, Pan, przychodzę. Halleluja. Amen. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek. Jesteśmy wysłani jako bezradni, jako taki praktycznie jak jagnięta między wilki. Ale cóż może uczynić mi człowiek? Mamy nieść Boże poselstwo i to jest najważniejsze. Amen. Halleluja. Chciałbym na koniec przytoczyć takie słowo, które chodzi cały czas po moim sercu, kiedy zaczęliśmy się modlić wspólnie razem jako Kościół. Kiedy jest opisane największe zwycięstwo, nad wrogiem, przeciwnikiem, szatanem, to jest napisane tak, a oni zwyciężyli go. Oni, czyli kto? Ci, którzy znają imię Pana. Oni go zwyciężyli przez krew baranka. Halleluja. Przez krew baranka. Na pierwszym miejscu krew baranka, krew Jezusa Chrystusa. Oni go zwyciężyli. Oni zwyciężyli przeciwnika. Pan Jezus pokonał szatana. Pan Jezus pokonał szatana. On jest król królów i pan panów. I to jest ogłoszone, ma absolutną władzę. Ale na ten czas, kiedy szatan jeszcze na tej ziemi w ograniczonym działaniu panuje, to Pan Jezus powiedział coś takiego, że oni go zwyciężyli. Amen? Słyszycie to? To ty i ja przez krew baranka. I drugie co jest? Słowo świadectwa swego. Popatrzcie, jak ważne jest świadectwo. Jak ono ma wielką moc. Kiedy ty wypowiadasz świadectwo, uwalniasz prawdę i ten człowiek, który usłyszy to świadectwo, usłyszy to, że się modlisz i Jezus Chrystus uzdrawia. Kiedy usłyszy świadectwo, to w pewnym momencie otwierasz Królestwo Boże i on ma możliwość wejść w Królestwo Boże, ma możliwość przejść z jednego królestwa do drugiego. Wtedy ma możliwość. Wcześniej jej nie miał tej możliwości. Popatrzcie się, jaki wielki klucz Bóg dał nam do naszych rąk, do naszych ust. Amen? W tym momencie, kiedy wypowiadasz świadectwo, zwyciężasz przeciwnika. Zwyciężasz tego, który ma swoje królestwo ciemności. Zwyciężasz go, gdyż otwierasz drzwi dla nowego człowieka. Dla nowego człowieka, aby przeszedł do światłości, do królestwa światłości. Amen? Halleluja. Chciejmy to oglądać w duchu. Chciejmy to wyobrażać sobie, bo to jest prawda. To jest prawda, to jest rzeczywistość ducha. Tak się dzieje. Kiedy mówimy świadectwo, to uwalniamy ludzi. Amen. Halleluja. Wtedy otwieramy drzwi do Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest blisko. I trzecia rzecz, która tam jest powiedziana, czyli krew baranka, słowa świadectwa swego i jeszcze jedną rzecz. Nie pokochali swojego życia tak bardzo, żeby je bardziej wybrać niż śmierć. Już dla nich nie jest nic tak ważne, jak Ewangelia, jak Jezus Chrystus. Nic już nie jest dla nich, dla jego życia tak ważne. Dla ich życia już nic nie jest tak ważne, jak Jezus Chrystus, jak jego Ewangelia. I chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że Ewangelia to dobra nowina. Chcę o tym cały czas mówić. Ewangelia to jest dobra nowina. To jest to słodkie, to niesamowicie dobre w swojej prostocie. To, co możesz już usłyszeć. Ludzie dzisiaj słyszą o tym, że diabeł jest straszny, że on atakuje i że on poniewiera ludźmi. Ale ja wam chcę powiedzieć, że naszym zadaniem jest mówić, że Jezus Chrystus uwalnia z każdego zniewolenia. Jezus Chrystus uzdrawia każdą chorobę. Amen? Jezus Chrystus przebacza wszystkie grzechy. Na samym początku to miałem powiedzieć, bo wielu ludzi żyje w ciężarach, ale Jezus Chrystus jako jedyny przebacza wszystkie grzechy. I nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi, jak tylko Jezus Chrystus. I właśnie to jest Królestwo Boże. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi, Jego Królestwo jest razem z Nim. Jest tam, gdzie On. A On jest tutaj, na tym miejscu. On jest w Twoim sercu, On jest z nami i Jego Królestwo jest z nami. Halleluja. Amen. My jesteśmy w Jego Królestwie. Mamy obywatelstwo Królestwa Bożego i żyjemy nie po tym, według tego świata, nie żyjemy według norm tego świata, ale żyjemy według norm Królestwa Bożego. Ogłaszamy to, co jest tam, ogłaszamy to, co w Bożym Królestwie jest.
Nie o tym, co na ziemi. Myślimy nie o tym, co tutaj na ziemi jest, ale myślimy o tym, co jest w górze. Halleluja. Amen. To jest Boże Królestwo. Kiedy my będziemy głosić, kiedy będziemy nosić Boże Królestwo, żyć Nim i opowiadać o Jezusie Chrystusie, okolica wokół nas zacznie się zmieniać. To tak jak na wiosnę, zacznie się zielenić. Halleluja. Amen. Zacznie się zielenić. I wiecie, to jest Boża moc. To nie nasze zadanie. To nie nasze zadanie, żeby wywołać przebudzenie albo coś tam. To jest rola Ducha Świętego. Tutaj jest to jest napisane. Moje jest żniwo. Bóg mówi, moje jest żniwo. Ono nie jest wasze. Ono nie jest Kościoła. Ono nie jest nikogo innego. Bóg mówi, to jest moje żniwo. Ale ja potrzebuję was, robotników. Halleluja. Amen. Ciągle jest was mało. Ciągle potrzebuje więcej i więcej. Halleluja. I chcę was zachęcić tym słowem, abyśmy każdego dnia modlili się, rozmawiali. Jeżeli spotykasz się na kawie, spotykasz się gdziekolwiek, w pracy, jest zawsze 5 minut, jest zawsze przerwa, jest zawsze moment, kiedy możesz powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Kiedy nie musisz nudzić, ale powiedzieć coś dobrego, że jest niebo i piekło, ale ty wcale nie musisz iść do piekła. Słowo Boże mówi, że piekło jest gotowane dla przeciwnika, dla diabła i dla jego aniołów. A dla ludzi Pan Bóg stworzył niebo. Dla ciebie i dla mnie Pan Bóg stworzył niebo. Halleluja, to jest dobra nowina. Amen. Nikt nie musi iść na zatracenie. Nikt nie musi iść na wieczne zatracenie. Na sam koniec chcę wam powiedzieć coś dobrego. To jest dobra nowina. Nigdy na świecie nie było takiego przyrostu ludzi, którzy pragną przyjść do Jezusa Chrystusa jak teraz. Nigdy jeszcze na świecie nie zanotowano tak wielkiego przyrostu ludzi, którzy oddają swoje życie Jezusowi. W niektórych regionach świata to jest równoznaczne ze śmiercią, ale nic nie powstrzymuje tych ludzi. Tam najwięcej ludzi przychodzi do Jezusa Chrystusa. To są niepotwierdzone źródła informacji, ale tam ludzie masowo przychodzą, wychodzą na pustynię, aby słuchać, aby oddać swoje życie Jezusowi, wiedząc, że jak wrócą, mogą być skazani na śmierć. Wielokrotnie nie mogą ujawnić się dlatego tylko dla statystyk, żeby nie być zabity. Ale każdego dnia tysiące ludzi przychodzi, aby pokutować, aby przyjąć Jezusa Chrystusa, po to, aby potem każdego dnia z Nim żyć i rozkoszować się Jego społecznością, Jego relacją i opowiadać innym. Oni wiedzą, z jakiego bagna, z jakiego grzechu zostali wyrwani i oni to widzą swoimi oczami, że ze śmierci, z ciemności zostali przeniesieni do światłości. Jeżeli my już trochę zatarliśmy ten obraz, to przypomnijmy sobie, z czego nas Bóg wyrwał i zacznijmy innym opowiadać, że Jezus Chrystus jest blisko. Że Królestwo Boże jest blisko. Opowiadajmy, mówmy jakimkolwiek sposobami, głośmy Ewangelię, aby Jego imię w naszym mieście, aby każdy człowiek mógł usłyszeć, że może albo przyjąć, albo odrzucić Chrystusa. Amen? Halleluja. I tak jak na początku powiedziałem, jeżeli każdy dzień jedna osoba ode mnie usłyszy Ewangelię, jest 365 dni, jeżeli 150 ludzi z tych 360 przyjmie Jezusa Chrystusa, to policzcie sobie członków zboru razy 150. Pastor wyjął długopis i zaczął liczyć, ile nabożeństw trzeba będzie zrobić. Halleluja. Ale nie chodzi o statystyki. Tutaj chodzi o ludzi, którzy idą na śmierć. Idą na zatracenie. A Chrystus jest tak blisko. Jego ofiara jest tak doskonała. I jeszcze tylu ludzi chce przyjąć do swojego królestwa. Amen. Halleluja. Zostawiam was tym słowem. Dzisiaj trochę jest tak zadaniowo, tak jakbym zadał zadanie domowe. Ale chcę, nie będę się pytał nikogo, ale chcę, aby sam Duch Święty nas rozliczał. Aby nie dał nam spokoju przejść obojętnie koło człowieka, który jest niezbawiony i jeszcze nie słyszał o Chrystusie. Wiem, wszyscy słyszeli w kościele jakieś tam głoszenie, Ewangelię czy cokolwiek. Może i dobre głoszenie, bardzo dobre. Ale czy usłyszeli, że jest coś takiego jak dzisiaj, pewność zbawienia, że Jezus Chrystus dzisiaj chce przebaczyć twoje grzechy i chce, abyś żył z Nim każdego dnia. Halleluja. Ty i ja jesteśmy od tego, aby to powiedzieć tym, z kim się spotkamy. Amen.